Na tym kanale nie ma reklam, więc jeśli podobają się Wam moje audycje i będziecie mieli taką wolę, to możecie na zasadzie wymiany energii wesprzeć moją działalność darowizną na rzecz rozwoju duchowego. Najlepszego wszystkim, dzięki, że jesteście Chris Rudolph. Cześć wszystkim, Chris Rudolph, telewizja nowej rzeczywistości. Jak zwykle w cyklu moje widzenie świata. Dzisiaj o tym, co po drugiej stronie życia. Co prawda, miało to mieć tytuł po drugiej stronie śmierci, no ale ogólnie, jak chyba dojdziemy do konkluzji na końcu tej audycji, śmierć nie istnieje, przynajmniej dla dzieci Boga, czyli dla świadomości. A w związku z tym zmieniłem tytuł na bardziej adekwatny. O tej śmierci będzie może chwilami dosyć ostro, więc ci, którzy się boją tematu, czy uważają, że Taka tematyka w jakiś sposób ich razi, wystrasza, to proponuję, żeby nie oglądali tej audycji śmierć. Dzisiaj o tym bardzo dużo się mówi, bardzo wiele osób umiera. Sami widzicie, jak umieralność skoczyła na poziomy od lat nienotowane. No jakie są przyczyny, to wielu z nas wie. A to jest efekt tej pełzającej wojny, w której jesteśmy już od kilku lat. Nie chcę, nie chcę rozwijać tego tematu tak za bardzo, bo to nie jest akurat w konwencji tej dzisiejszej audycji, no ale to też ma związek. Muszę jednak się pilnować, trzymać trochę język za zębami albo gryźć się w język. To bardzo mi przeszkadza, bo zawsze lubiłem mówić wprost to, co myślę, to, co, co czuję, a teraz muszę się cenzurować. No takie czasy, no takie czasy. Dobra, o tym też nie będę. Więc umierają ludzie, młodzi, starzy. Bardzo wiele ich jest. Co chwila widzimy nekrologii. I będzie tego coraz więcej. Wiemy już, o tym widzimy. No takie dochodzą słuchy, ale też i... Statystyki o tym mówią. Nie wiemy, kto będzie następny, bo przyczyn jest bardzo wiele. Zarówno te nazwijmy to takie farmakologiczne, jak i związane z promieniowaniem różnego typu, z truciznami, które właściwie mamy wszędzie. No to się nasila i będzie się nasilało. Już nie mówię o wydarzeniach zewnętrznych, które, które też się potęgują. To audycję postanowiłem nagrać, dlatego żeby jej treść mogła być pomocna dla niektórych, dla tych, którzy będą chcieli przywołać sobie jakąś taką refleksję na te tematy, zastanowić się, wyciągnąć jakieś wnioski, pomyśleć. Tak, bo to, co nadchodzi, przyniesie nam dosyć dużo wyzwań, czy tego chcemy, czy nie. A od nas zależy, jak do tego się ustosunkujemy, bo rzeczy nie są koniecznie takie, jakie myślimy, że, je, że są bo jeśli odpowiednio podejdziemy do tematu, to zauważymy, że w najgorszej tragedii możemy odnaleźć pozytywy. A jeśli jeszcze do tego wszystkiego, do tej tragedii przygotujemy się zawczasu, to będziemy mogli tych pozytywów odnaleźć dużo więcej. Boimy się śmierci, bo tak jesteśmy zaprogramowani od dziecka, od lat. No, gdzie, gdzie leży przyczyna tej śmierci? To jest właśnie ciekawe pytanie. Ja mam tutaj kilka przemyśleń, czy Mam stanowisko na ten temat i, i zaraz o tym będę mówił. Strach jest bardzo silną emocją, która potrafi sparaliżować. No, potrafi nam związać ręce nogi, ale przede wszystkim uderza w głowę w sposób myślenia, a praktycznie zabiera możliwości logicznego myślenia i, i niejako włącza się wtedy gadzi mózg i zaczynamy albo walczyć, albo uciekać. My obydwie Sytuacje nie muszą być najlepszym rozwiązaniem, tak działają zwierzęta, ale istota ludzka, która posiada no, trochę większe moce od zwierząt, powinna jednak racjonalniej podejść do, do zagadnienia i wykorzystać sytuację, jaka się pojawia, bez względu na to, jaka ona jest, by wykorzystać do swoich celów. Ja pamiętam taką sytuację i wielokrotnie o niej mówiłem, że pomimo tego, już myślałem, że nie boję się, no bo mam za sobą dwie śmierci kliniczne, do doświadczenia z tego wyniesione, więc przez wiele lat myśl o śmierci nie przerażał mnie, ale któregoś razu jadąc autostradą dosyć szybko, mało nie wbiłem się w barierkę oddzielającą obydwa pasy tej autostrady. W ostatniej chwili odbiłem kierownicę i wtedy poczułem bardzo silny strach, taki przejmujący, prawie że zniewalający. No wtedy byłem w pewnego typu rozterce, bo nie wiedziałem, jak podejść do tego zagadnienia. Pomyślałem sobie, no skoro ja się nie boję śmierci, to co zaistniało w, no, w moim ciele w tym czasie? No i doszedłem do wniosku, że wypłynęły z mojej podświadomości jakieś. Bloki emocjonalne strachu, o których nie wiedziałem, nawet wcześniej nie mogłem ich wywołać. I dopiero trudna, niebezpieczna sytuacja na tej autostradzie sprawiła, że ten blok emocjonalny wypłynął i sparaliżował mnie prawie. Dosyć długo jeszcze trzęsły mi się nogi i ręce od tego momentu. Więc to pokazuje, że nie zawsze, jeśli umysłowo, w umyśle myślimy, że jesteśmy już wolni od jakiejś emocji, czy to od strachu, gniewu, czy czegoś takiego, to nie znaczy, że naprawdę jesteśmy od tego wolni. Warto jest, i zawsze to mówię, uwalniać swoje emocje, bloki emocjonalne, zarówno z przestrzeni serca, jak również z podświadomości. No, o tym dużo pisał i mówił David Hawkins i, i też Bradley Nelson w Kodzie Emocji to można samemu zrobić, nawet wypracować swoje własne techniki i to gorąco polecam, bo to bardzo pomaga. Później w sytuacjach, kiedy e, taka groźna groźne wydarzenie pojawi się przed nami, łatwiej nam będzie racjonalnie do tego wydarzenia podejść i wyjść obronną ręką z sytuacji zamiast w oślepieniu gdzieś tam uciekać czy być sparaliżowanym ze strachu. No, o tym paraliżu strachowym to zaraz Wam opowiem na przykładzie e, rzezi na Woli. To było 5, od 5 do 7 września 1944 roku, czyli tuż po wybuchu powstania warszawskiego. E, oblicza się, że tam zginęło zostało rozstrzelanych od 15 tysięcy do 60, nawet tysięcy ludzi. No to jest olbrzymia liczba, bez względu na to, z której strony do tego podejść. Dlaczego ci ludzie dali się zabić? W takiej dużej ilości dali się zabić w sumie garstce siepaczy uzbrojonych w karabiny. Dlaczego dali się zabić, choć wiedzieli, że idą na śmierć? No właśnie, właśnie, bo strach sparaliżował im głowy, ręce i nogi. Ale szczególnie tu o, o głowę chodzi. Bo ci ludzie do ostatniej chwili czekali, aż ich ukochany Pan Bóg, albo może Jezus i Maryja, no bo wtedy Rady Galaktycznej Trumpa nie było, więc musieli liczyć na tych świętych, że, że ich ukochany Pan Bóg wyzwoli ich. W ostatniej chwili przyjdzie jakaś odsiecz wiedeńska i wybawi ich z tego niebezpieczeństwa. No powiem to trochę ironicznie, ale no, no, no tak... Tak to jest, ten Pan Bóg, ten, w którego tak wielu rodaków wierzy i składa mu hołdy, i oddaje mu cześć, jak zawsze był po stronie ich wrogów. Tam ci mieli na swoich pasach, ci żołnierze, no, napisy God meet uns czyli Bóg z nami. No i ten Bóg wtedy był z nimi. Później zresztą też, bo ta farsa. Końca wojny nie pokazała dokładnie, kto tak naprawdę był zwycięzcą. Kto będzie chciał, to zauważy, i, i jak potoczyły się koleje losu i jakim przekrętem to całe wydarzenie z tamtych czasów było. No ale znowu tego nie będziemy dzisiaj drążyli. I jedziemy, jedziemy tym tematem strachu, który tak bardzo może być paraliżujący i doprowadzić do, do tego, że, że po prostu jesteśmy bezwolnymi, Ofiarami tego, co jakiś tam nieduży ratlerek będzie chciał z nami zrobić, i, i ogólnie robi. No z tej rzezi na woli uratowali się tylko ci, którzy odważyli się podjąć próbę ucieczki. Zresztą nie wszyscy, no ale, ale bardzo wielu z tych, którzy uciekali, jednak e, e, no, uchowało życie. Z tym, że bardzo też niewielu z tych tysięcy ludzi zdecydowało się skorzystać z takiej ucieczki. Tam te, ten teren nie był zbyt mocno, zbyt mocno, obstawiony strażnikami i gdyby taka grupa ruszyła na tych strażników, to może zginęłoby 3 do 4 osób, ale 50 to by się uratowało. No, byli tam ludzie, którzy nie czekali, nie, nie czekali na niczyją pomoc, którzy, wzięli swój los we własne ręce i to właśnie im się udało. No niektórym się nie udało, ale większość, która uciekała, nie było ich tak dużo, jednak ocaliła życie. Eee, no, ta historia nie każdy sam sobie z niej wyciągnie wnioski. Jak bardzo strach może sparaliżować i jak bardzo właśnie ten strach zabiera nam możliwość wyjścia z jakiejś sytuacji. Ci, którzy liczyli na kogoś innego, no, poszli na zatracenie, zostali na zawsze tam w tej ziemi na woli. To, 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 to chyba wniosek jest jasny z tej samej sytuacji. Zresztą przypominam sobie, czytałem relacje jednego z uciekinierów z tej rzezi, to był mężczyzna jakiś warszawia, który mówił, że namawiał osoby stojące koło niego w grupie, czekające na rozstrzelanie, żeby razem z nim uciekały. Ale nikt się nie odważył. Woleli czekać, nie wiadomo na co, mając nadzieję właśnie, że, że ktoś ich wybawi, niż podjąć ryzyko ucieczki. No Temu się udało, chociaż robił to w pojedynkę. W grupie byłoby chyba jeszcze łatwiej. No ale jest jak jest, to jest samo życie. No i, i właśnie taki paraliżujący strach, on funkcjonuje w całym świecie, to nie tylko w tym naszym miejscu, gdzie mieszkamy, ale na całym świecie. Chociażby ten cały kraj czerwonych Kmerów. No, grupa jakichś patologicznych istot socjopatów wzięła i steroryzowała cały kraj. No to taki eksperyment był moim zdaniem prowadzony przez Jaszczura. Wcześniej to jeszcze była i rewolucja kulturalna w Chinach i wiele innych takich rzeczy, które sprawiały, żeby sprawdzić, na ile ludzkość się boi e, i na ile da się e, no, sterroryzować nawet małej grupce. No, strach ma wielkie oczy, ale niestety paraliżuje, jeśli nie wiemy, czym on jest, jeśli jest demonizowany. Jeśli ktoś pomyśli, czy powie, że coś takiego w tej, jak na, na woli wtedy nie, ma, nie, nie może się wydarzyć w dzisiejszych czasach, to proszę, żeby spojrzał sobie na to, co od kilku miesięcy dzieje się na Bliskim Wschodzie. A i tak bardzo wiele rzeczy nie wiemy, bo oficjalna prasa nie podaje tego, czy tam telewizja dzieje się tam cały czas, bardzo dużo i bardzo trudnych i dramatycznych sytuacji. Jeszcze raz przypominam, że mówię to nie dlatego, żeby straszyć, ale po to, żeby ktokolwiek może no, e, zreflektował się ku przestrodze. Tak, dla refleksji i przestro ku przestrodze. No tu razem się pytania, dlaczego się boimy tego strachu, czym jest w ogóle strach. No strach to jest taką wydmuszką, to jest przeciwieństwo, przeciwieństwo miłości. Więc jeśli nie ma w nas miłości, pojawia się wtedy strach. Strach, który w świecie zakłamania, w jakim żyjemy, no sprawia, że jest bardzo zdemonizowany, sprawia, że myślimy, iż jesteśmy ciałem, bo to też jedna z przyczyn tego, że boimy się w ogóle utraty życia. Bo myślimy, że jesteśmy ciałem, ciało jest śmiertelne, umysł jest śmiertelny, więc przerażająca jest myśl dla umysłu żeby przestać istnieć. No wtedy to też generuje programy strachu, które obezwładniają. Mamy w tym w swoich mózgach gadzi mózg, który działa głównie na zasadzie atakuj albo uciekaj, i on jest takim siedliskiem strachu, moim zdaniem. Nie wiem, czy to medycznie będzie się zgadzało, ale energetycznie, moim zdaniem, właśnie tam jest centrum naszego strachu, w naszej zwierzęcości. Jeśli przypomnimy sobie, że jesteśmy nieśmiertelnym duchem, że dla nas śmierci nie ma i że nawet coś takiego jak utrata ciała też nie jest żadnym problemem, ponieważ wcześniej czy później to ciało będziemy musieli tutaj zostawić, to, to wtedy może zupełnie inaczej podejdziemy do tematu. Ale chodzi tu o to, żeby nie tyle umysłem podejść i yy, przeanalizować to całe zagadnienie, ale żeby jednocześnie wraz z umysłem odczuć to we własnym sercu, że taka jest właśnie prawda, a nie to, co podają nam media, to czym karmią nas od samego urodzenia e, wszyscy ci, którzy zawiadują Matrixem. No takimi sprzedawcami fałszywych e, informacji również byli nasi rodzice i nauczyciele. Ale oni również w większości przypadków byli oszukani, więc nie można mieć do nich pretensji, trzeba tylko teraz wykorzystać. No, trzeba. Jeśli ktoś chce wykorzystać sytuację tego, że kurtyna opadła, że maski opadają, i że zaczynamy widzieć świat naprawdę takim, jakim on jest, a nie takim, jak dotychczas nam mówiono. No ten strach przed śmiercią sprawia, że dajemy się wykorzystywać i zniewalać. Yy, tak, strach przed śmiercią, między innymi, ale to jest główny powód, również sprawia, że nasze życie zewnętrzne wygląda, jak wygląda: że jesteśmy terroryzowani, że są wojny jedna za drugą, że yy, no, pod każdym względem jest coraz trudniej yy, funkcjonować w tym właśnie świecie yy, matryksowym. No to wszystko dzieje się też po to, żebyśmy zastanowili się, czym właśnie jest strach, żebyśmy zastanowili się, co możemy zrobić. To przyciska nas do samego dna, a to jak mawiają, jeśli dojdziemy do samego dna, to wtedy albo damy się zgnieść, albo odbijemy się od tego, dnia, od, od tego dna i wrócimy na powierzchnię. No, temu służą dzisiejsze czasy i jeśli mamy odpowiednią wiedzę, chęć działania, tak, i wol, wolę działania, no to wtedy, wtedy jesteśmy w stanie sobie poradzić ze wszystkim. No Potrzebna są do tego jeszcze prawda, no bo w świecie kłamstw, jeśli będziemy funkcjonować i opierać się na kłamstwie, no to niestety donikąd nie dojedziemy. To będziemy kręcili się w labiryncie Matrixa, czy tam labiryncie umysłu, bez szansy na wyjście z tego labiryntu. Dlaczego za wszelką cenę chcemy tutaj pozostać, w tym świecie no, bólu, znoju i, i cierpienia, pomimo tego zniewolenia i upodlenia? Dlaczego nie chcemy zaakceptować, że przyszliśmy tu na chwilę, na zawsze? No, wracam do tematu. Ponieważ tak nas ukształtowała religia, kultura, nasi no, ostatni przodkowie, nie mówię o tych dawnych, to wszystko jakby wprowadzono nam w program operacyjny naszych umysłów. Od dziecka myśleliśmy, że tak musi być, że jesteśmy niewolnikami, że jesteśmy zdani na łaskę e, jakichś tam zarządców. No i przez wiele lat tak właśnie myśleliśmy i tak funkcjonowaliśmy. Nie mieliśmy pojęcia nawet, że może być inaczej, że świat inaczej wygląda. Utożsamialiśmy się z ciałem i z umysłem. E, no. Mówiłem już o tym, jeśli utożsamiamy się z ciałem i umysłem, to niestety nie uwolnimy się od strachu, ponieważ strach jest elementem ciała i umysłu. W gadzie muszczku, jak wspomniałem. Brak wiedzy o sobie i tym, kim jesteśmy i o swoich mocach i możliwościach też bardzo mocno wpływa na to, że się boimy. Gdybyśmy tak naprawdę wiedzieli, kim, czym jesteśmy i jakie mamy moce, to... Strach nie miałby do nas żadnego dostępu, ponieważ wibrowalibyśmy na poziomach, na których strachu nie ma. Tak dla przypomnienia: jesteśmy dziećmi stwórcy, jesteśmy kreatorami wszystkiego, co jest. Jesteśmy być może upadłymi aniołami, ale istotami, które upadły, ponieważ zapomniały o swoim pochodzeniu, dały się oszukać swojemu cieniowi, dały się zahipnotyzować i zapomniały, że. Są nieśmiertelnymi duchami, że są świadomością, która jest wszystkim. Tak, trudno to teraz takim umysłom przyjąć do wiadomości, bo to się kłóci z ich systemem pojmowania, no ale tak właśnie jest. Jesteśmy świadomością, bez względu na to, co by się działo, jesteśmy świadomością. Brak wiedzy o świecie i o mechanizmach wszechświata też wpływa na to. No bo jeśli myślimy, że jesteśmy gdzieś w jakimś więzieniu, czy to na kuli na globie, który gdzieś w odmętach kosmosu przelatuje sobie według jakichś tam e, trajektorii, no to wiemy, że to jest więzienie i nie mamy dokąd iść. Mówię tu o stronie cielesnej naszego zagadnienia, no bo tak czy owak funkcjonujemy, zarówno w sferze cielesnej, jak i duchowej. Często te rzeczy nam się mylą, czy się rozjeżdżamy, ale de facto to e, wolny duch, Operuje w świecie materii, w swoim ciele, i, i ciało też ma swój światopogląd i swoją samoświadomość. No ale dobra, to tak trochę odjechałem. Świat odwrócony, świat patologii, świat ukrytych pasożytów, zakłamanej historii i zasad. Ten świat dyktował nam dotychczas warunki, i, i, i też ten świat opiera się na strachu. Między innymi na strachu i na przyzwyczajeniach związanych z, z pragnieniem przetrwania, czyli wszystkimi przyjemnościami uzależniającymi, jakie daje nam Matrix. On daje nam te przyjemności, pokazując, że niby nie ma innych, no i, no i każe sobie za to bardzo mocno płacić. A, no, a strach przed utratą tych właśnie przyjemności sprawia, że trzymamy się tego świata. I praktycznie Jaszczur nawet nie musi żadnych strażników wystawiać na granicach, czy tam u bram Matrixa, ponieważ sami ludzie pilnują się, mają autopastucha. To jest e, brak wiedzy o sobie, ignorancja. Nie znamy siebie, nie znamy swojego po pochodzenia, nie znamy swojego środowiska i zasad gry zwanej życiem, bo to wszystko zostało zakłamane, to wszystko, ta cała nasza prawdziwa historia została nam zabrana. I wstawiona zupełnie nowa, która mocno się nie, nie trzyma kupy. Jakbyśmy tak dociekali bardzo mocno, to zarówno w nauce typu e, chemia, fizyka znajdziemy bardzo wiele dziur. Nie mówię już o historii, gdzie brakuje e, wiele setek lat w, w tych całych kronikach. Jakby tak się tego doszukać, to e, niektórzy naukowcy odnaleźli ponad 300 lat. E, które gdzieś zostały zabrane, ukradzione, widmowe, tak to nazywają. Więc nie możemy opierać się na historii, bo nie znamy swojego pochodzenia, nie wiemy skąd jesteśmy. No, gdzieś tam odkrywają się pewne rzeczy, ale bardzo powoli te, które wychodzą na światło dzienne, bardzo często są znowu tępione i ukrywane przez jaszczura. Jeśli będziemy łykali wszystko to, co przekazuje nam jaszczurzy świat, niestety będziemy w zniewoleniu i nadal będziemy się bali, ponieważ nie wyjdziemy z mechanizmów, które w tym wszechświecie, świecie 3D funkcjonują. A żyjemy w totalnym kłamstwie, które odwróciło rolę. Cień przejął władzę nad światłem, jakim jesteśmy i czy tam miłością i za pomocą swoich wynalazków, takich jak ignorancja i strach trzyma w niewoli ten cały płomień życia, czyli nas. Przypominam, że jesteśmy światłem, jesteśmy miłością jako duch. Oczywiście jeszcze tam głębiej sięgając, to można innych elementów się doszykać albo w ogóle niczego, ale wracam do tematu. Jesteśmy światłem i miłością, a strach jest brakiem miłości, więc ten brak miłości opanował nasz świat, opanował nasze świadomości i teraz rządzi jako no, cesarz tego świata. A cień reprezentuje śmierć i obumieranie. Więc jeśli cień jest śmiercią, to on nie ma same, sam w sobie swojej własnej energii i musi opierać się na ukradzionej czy wyłudzonej energii kreatorów, czyli nas, czyli ludzi. Wielokrotnie o tym mówiłem, ale powtarzam, żeby łatwiej było większej ilości ludzi zrozumieć ten cały mechanizm. Strach, czy tam cień, czy ten cały jaszczur, który w tej chwili rządzi światem, jest to pasożyt, który bez naszego wsparcia, bez naszej uwagi, za którą idzie nasza energia, bez naszej mocy kreacji, rzeczywistości z całego tego świata, nie mógłby się utrzymać nawet minuty, nawet chwili. Jeśli to będziemy pamiętali, to łatwiej podejdziemy do tych wszystkich zagadnień związanych ze strachem i ze śmiercią. Po to robię tą audycję. W jaki sposób szerzy się strach? No bo często nawet nie zauważamy, że dajemy się programować takim strachom. No pierwszym takim, taką tubą rozszerzającą na świat strach i nie tylko i zniewolenie i upodlenie to jest religia, każda jedna. Ale pochyla się nad tą, nad tą jedną jedyną, która rzekomo jest... No, adekwatna do, dla każdego Polaka, że każdy Polak to katolik. No ja z tym się nie zgodzę. Kto chce, to niech będzie katolikiem, katolikiem, ale z tym wiążą się bardzo ciężkie programy. Jeśli ktoś się identyfikuje z tą wiarą, no to niestety bierze na siebie ideologię bólu, cierpienia, zniewolenia i śmierci. I to, to, to wszystko, tym wszystkim się karmi. Tydzień w tydzień, chodząc tam do kościoła czy gdziekolwiek indziej. To jest bardzo podprogowo ustawione, ale, ale jest. I dlatego mamy e, taką historię, jaką mamy. Mamy masę przegranych wojen, masę przegranych powstań i masę e, istot, które poszły na zatracenie w miarę ideologii, walczyli. No, z, z prawa ręka walczyła z lewą ręką, czyli też z jaszczurem. Pod sztandarami jaszczura walczyli z tym, kto rzekomo ich zniewala, nie widząc, że za plecami zamiast przyjaciela mają też drugą stronę tego ciemiężcy. Ta sama religia wytwarza już strach przed tym, co, co po śmierci ciała. Od razu na ołtarzach widzimy śmierć, widzimy cierpienie, i jesteśmy programowani, że musimy, musimy cierpieć teraz. To później, być może, jak będziemy grzeczni, wejdziemy do nieba, czyli do świata większej, wielkiej szczęśliwości. Tak, ale mówią Polak, katolik, Polacy bardzo chcą, wielu z nich, bronić właśnie tej tezy, że, że muszą być katolikiem, że Matka Boska i tak dalej. Ale, Polaku, czy czytałeś Stary Testament? Czy czytałeś ten Stary Testament ze zrozumieniem? Czy wiesz, kim jest ten Twój Bóg? Bo w Starym Testamencie jest napisane, że on bardzo lubi zapach ludzkiego palonego mięsa na stosie. No, ta, ta, ta religia wymyśliła właśnie grzechy i piekło. Niektóre z tych przykazań są bardzo etyczne. No, przypominające, czego lepiej nie robić, żeby nie krzywdzić innych, i tak dalej. No ale takie, że, że musisz wierzyć tylko i wyłącznie w tego jedynego Boga, albo pójdziesz do piekła na, na całą wieczność, czy że jeśli nie przyjdziesz do kościoła w niedzielę, to już masz grzech, czy zjesz w piątek mięso to samo. No to no, samo świadczy o tym, jak bardzo zamordystyczna jest to religia i jak trudno być bez grzechu. Więc później tacy ludzie, którzy być może sceptycznie nawet podchodzą trochę do, do tych zasad religijnych, gdy przychodzi chwila e, ostatnia na tym świecie, no zaczynają się zastanawiać, a może rzeczywiście takie piekło istnieje. Wtedy wpadają w panikę, wyciągane są przez jaszczura te bloki emocjonalne z ich ciał. Ci ludzie wpadają w panikę i, i już są znowu w e, no, w rękach, w więzach Matrixa. Przechodzą przez koło Samsary i wracają tutaj jeszcze bardziej zniewoleni. Tak widzę, być może się mylę, ale daje to do przemyślenia co po niektórym. Na poziomie cielesnym, wyznając tam religię, odcięliśmy się od swoich własnych korzeni, od energii przodków, i w tenże właśnie sposób utraciliśmy wsparcie i ochronę. Nasi przodkowie, z tego co wiem, no nie mieli takiej konkretnej religii. Później może pojawiły się jakieś tak zwane słowiańskie, słowiańskie religie, ale wcześniej to był tylko i wyłącznie kult przodków i, i to nie na zasadzie takiej, żeby klepać przed nimi pacierze, czy klękać, czy skłaniać się. To byli nasi przodkowie, którzy energetycznie razem wibrując z naszymi genami tutaj w ciałach. Wspomagali całą społeczność. Obecnie przyjmując obcą bardzo obcą religię, odcięliśmy się od tego. Już w tej chwili nie mamy w naszych genach wsparcia naszych przodków, naszych protoplastów, którzy no, wywodzą się od stwórcy. W związku z tym jesteśmy tak właśnie słabi, tak łatwo nami manipulować i zniewalać, tak łatwo nas oszukać. Może jest teraz czas, żebyśmy podeszli znowu do tych tematów, no i tego największego straszaka, którym jest śmierć? Duchowo to jesteśmy nieśmiertelni, jesteśmy energią życia i tylko tym, jesteśmy kreatorami. Tak, kreatorami całego wszechświata. Jesteśmy świadomością, która jest wszystkim, co jest. Jeśli w to uwierzymy, to przywołujemy to do swojego życia. I wtedy zaczynają dziać się cuda. No, ale też jeszcze są pozostałe straszaki, które e, cały czas programują nas różnego typu horrorem. To są filmy, które uczą nas, jak się bać i programują jednocześnie ludzi, bo tutaj jest bardzo wiele przemocy w tych filmach. Prawie każdy film w tej chwili to jest, jest w nim przemoc. Są różnego typu wojny, zabijanie w dobrej czy w niedobrej sprawie. Jeśli trzymamy stronę bohatera filmowego, który zabija w dobrej sprawie, tak zwane według ludzi w dobrej sprawie, to i tak swoją energią zasilamy jaszczura i zabijanie. Bo nie ma dobrej czy złej sprawy. Nie ma dobrego zabijania. Mamy jako istoty ludzkie, jako istoty boskie moc. Odmienienia przyszłości bez przemocy. Oczywiście czasami może się zdarzyć, że będziemy brali udział w jakiejś przemocy, ale jeśli będziemy wiedzieli, że możemy e, obejść te wszystkie wydarzenia, obejść całą przemoc i przeprogramować swoją, swoje wnętrze tak, żeby ona wykreowała rzeczywistość, w której już tej przemocy nie będzie, nie będzie w ogóle, to nie będziemy potrzebowali w to wszystko wchodzić. Moje doświadczenia ze śmierci klinicznej pokazały, że życie to jest e, e, świadomość, że e, to mamy takie programy w sobie, jako, jakie mamy i według tych programów możemy sobie funkcjonować, e, możemy sobie funkcjonować tak jak chcemy, bo to my decydujemy, czym tak naprawdę jesteśmy. Życie to jest gra. Jeśli znamy zasady tej gry i jeśli pamiętamy kim jesteśmy, że jesteśmy Miłością, radością, no to, no to będziemy, będziemy mogli kreować takie życie, jakie my chcemy, a nie takie, jakie jaszczur nam e, podrzuca. Czy śmierć istnieje? No, poza ciałem nic się nie kończy, oprócz tego ciała e, i w pewnym sensie może umysłu, więc e, e, chyba nie istnieje. No, Jeśli jesteśmy świadomością, która jest zawsze, no to na pewno. Śmierć nie istnieje i śmierć istnieje tylko dla ciała, śmierć istnieje dla, śmierć istnieje dla umysłu, ale nie dla świadomości, jaką my tak naprawdę jesteśmy. A co jest po tamtej stronie? To też takie często spotykane pytanie. No po tamtej stronie jest świat bez takich obciążeń jak tutaj, w 3D. Tam jest świat myśli, świat wolnej ekspresji. Praktycznie siłą woli, siłą myśli znajdujemy się tam, w tym miejscu, o którym myślimy. Ja, jak miałem śmierć kliniczną, pomyślałem przez moment o swojej matce, i natychmiast moja świadomość znalazła się w domu. I widziałem matkę, jak przygotowuje obiad. No, takie, takie rzeczy się dzieją po tamtej stronie. Ja zresztą nie chciałem tutaj wracać. Czyli znowu wracam do pytania: dlaczego boimy się śmierci? No, bo żyjemy w ignorancji. Jeśli nie chcemy dociekać prawdy, jeśli boimy się tej prawdy, jeśli nie mamy odwagi w ogóle ruszyć dubska i, i poszukać tego całego odkłamania, poszukać yy, no, genezy, skąd się wzięliśmy i to nie tej genezy takiej biblijnej, tylko prawdziwej genezy nasze, skąd pochodzimy. No, jeśli słuchamy autopastucha, jeśli, jeśli jesteśmy w tych kłamstwach, no to jesteśmy również w strachu. Boimy się wolności, boimy się odpowiedzialności za swoje życie i stąd właśnie jesteśmy tu, gdzie nadal jesteśmy. No jest teraz taki czas, który może nam e, bardzo e, ułatwić wyjście z tej całej niewoli Matrixa. Jeśli... No uwolnimy się od ignorancji, to uwolnimy się i od strachu, bo będziemy wiedzieli, czym tak naprawdę jesteśmy. Później, następnym elementem, który należałoby odsunąć od siebie, to jest lenistwo, wziąć się do działania. No, co za tym idzie, marazm, który też oblepia nam nasze życie i utrudnia różne sprawy. Odrzucając marazm, odrzucając uzależnienia. Pragnienia przetrwania, czyli te wszystkie fałszywe wartości, świadomość niemocy, że jesteśmy puchem marnym, i tego, że ponoć jest ktoś nad nami, a nie ma, dla ducha nie ma nikogo nad nami. Nawet stwórca nie jest nad nami, bo jest z nami, w nas samych. Więc jeśli to wszystko zrobimy w sobie i tylko w sobie, nie musimy tego robić na zewnątrz zresztą to by była robota głupiego to wtedy nagle znajdziemy się na. Poziomach świadomości dużo wyższych niż teraz, będziemy wibrowali tak wysoko, że Matrix, że Jaszczury, że Strach nie będą miały do nas dostępu. Jako wolna istota, no właściwie jesteśmy wszystkim, co jest. Tutaj Jaszczury często w tych religijnych wywodach narzucają nam, że mamy jakieś obowiązki względem rodziny, względem ojczyzny względem e, religii Boga i tam nie wiadomo kogo jeszcze tak naprawdę jesteśmy wolną istotą i nic nikomu nie jesteśmy winni chyba że gdzieś tam zobowiązaliśmy się z kimś w jakiejś umowie może i mamy jakieś umowy z jaszczurem ale one były e, pod wpływem wyłudzenia według fałszywych informacji z tamtej strony w związku z tym możemy je łatwo zerwać bez żadnych ceregieli, żadnych pism. To jest niepotrzebne. Po prostu sami do siebie mówimy, że to już jest nieaktualne, że to było pod wpływem oszustwa i teraz przywracamy sobie wolność z danego kontraktu. Tak to widzę, tak to robię i uważam, że jest to skuteczne. Nikomu nie jesteśmy nic winni, zarówno w sferze religijnej, jak i w sferze społecznej. Bo ta cała sfera społeczna również stworzona jest prze, przez jaszczura po to, żeby nas zniewalać. Sami możemy zdecydować, czy jesteśmy istotą wolną, czy niewolnikiem, uzależnionym od innych. Bo to my decydujemy, co jest e, czym w danej sytuacji, jaka pojawia się w naszym życiu. To o tym też mówi fizyka kwantowa, że to obserwator decyduje, Czym dane wydarzenie, czy dana istota jest? Jeśli widzimy w kimś yy, kogoś bardzo niebezpiecznego, to ten ktoś będzie musiał być dla nas niebezpieczny, bo wywołamy w nim tą właśnie stronę jego yy, charakteru, jego istoty. Jeśli nawet do kogoś niebezpiecznego podejdziemy jak do kogoś dobrego, to ten człowiek też będzie musiał pokazać nam tą dobrą twarz. No, tak to funkcjonuje. My wywołujemy w innych to, co chcemy wywołać. Wszak jesteśmy kreatorami swojego życia. No, ale do tego potrzebna jest wiedza, i ta wiedza potrzebna jest zarówno tutaj, w tym świecie materialnym, jak i tam w zaświatach. Ale tutaj ją nabywamy. Ja, jak byłem w tych zaświatach, wielokrotnie dawałem się omamić, a praktycznie to sam nawet wyciągałem wnioski, które później okazywały się fałszywe. Bo na przykład światłość, którą po, no, na końcu tunelu e, napotkałem e, w tej całej przygodzie ze śmiercią kliniczną, od razu uznałem jako, że to jest Bóg i, i tak później ona mnie traktowała, a ja ją. Teraz zupełnie inaczej bym podszedł do tego zagadnienia. No ale wtedy właśnie tak było. To pokazuje, jak bardzo ważna jest wiedza, żebyśmy wiedzieli, co jest czym i kto jest kim. Żebyśmy wiedzieli, jak Działają mechanizmy wszechświata, zarówno tutaj na płaszczyźnie materialnej, jak i tam, na tych subtelnych poziomach, na przykład poziomach astralu, czy jeszcze wyżej. Jeśli uświadomimy sobie, czym jest tak zwana śmierć, że śmierci nie ma, i to nie będziemy się bali tych wszystkich straszaków Matrixa, bo to są papierowe tygrysy. I będziemy mogli wyjść z niewoli Matrixa dokładnie wtedy kiedy będziemy chcieli co nie znaczy że musimy opuszczać już Matrixa, bo jeśli wyjdziemy na bok popatrzymy na tą grę z boku staniemy się obserwatorem wtedy będziemy mogli wykorzystywać niektóre elementy życia w materii do swoich celów ale nie będziemy się od nich uzależniali a jednym z takich uzależniaczy to jest właśnie strach o którym dzisiaj mówię no, strach przed śmiercią, to jest główna, główny element no, zniewolenia ludzkości, strach przed czymś, co nie istnieje, no, bo jeśli nie jesteśmy ciałem, no, to co nam może grozić? No, są pewne pułapki zapętlenia w tym stanie przejściowym, który no, jawi nam się jako tunel. To jest takie przejście z jednego poziomu na drugi. Ale jeśli uzyskamy w tym naszym obecnym życiu. Poziom wibracyjny e, 5 i 6D, no to wtedy nie musimy też się obawiać tych wszystkich pułapek, bo automatycznie z naszymi ciałami być może one się przekształcą w jakieś ciała świetliste, przejdziemy na nową ziemię. W tej chwili no, są dwie linie czasowe, które się powoli rozdzielają. Tak to widzę. I jeśli będziemy wysoko wibrowali, to załapiemy się na tą linię wznoszącą i później już nie będą żadne. Pułapki na nas czekały. Wtedy Jaszczor nie będzie miał żadnych narzędzi, by zmusić nas do robienia tego, co jemu jest na rękę, a co dla nas jest niewygodne. No, czyli odłączymy się, uwolnimy się od tego wszystkiego, co w tej chwili nadchodzi. A nadchodzą no, mocne, ostre przeżycia, bo no, sami widzicie, co jest, i to w skali globalnej, to, to nie minie. No, być może ci, którzy wejdą na ścieżkę wznoszącą. Będą w jakimś stopniu uwolnieni od tych wydarzeń, albo one będą bardzo zmarginalizowane czy łagodniejsze. Ale dla całego świata ta zmiana jest potrzebna, żeby oddzielić tych ludzi, którzy pragną jeszcze doświadczać w świecie zniewolenia, od tych, którzy już się wznoszą. Bo jedni z drugimi nie wejdą tam na górę, ponieważ ci pierwsi mają zbyt duży ciężar gatunkowy. Tak, zwane, tak zwana śmierć jest przejściem na drugą stronę życia. To tak jak w tytule. Jest powrotem do źródła, do świata wolnego ducha i tam możemy kreować już w tych subtelnych światach to, co sobie tylko i życzymy. No ale też czasami chyba będziemy mogli zanurkować do świata 3D, o ile on jeszcze będzie funkcjonował, bo prawdopodobnie no czas tego świata już się zakończył wraz z epoką ryb. No i to tylko tak czeka na odpowiedni moment, żeby się zapaść, gdzieś tam odejść do lamusa historii. Prawdziwe życie jest po tej drugiej stronie. Prawdziwe życie to jest kreacja, światło, miłość. To daje życie, to no, wznosi nas na wyżyny, to jest jedyny mechanizm kreacji w tym świecie, w których, czy w tych światach, w których żyje czy doświadcza nasza, nasza świadomość. Gdy naprawdę uświadomimy sobie, że jesteśmy nieśmiertelnym duchem, przypominam, ale to nie chodzi o ciało, tu musimy uświadomić to sobie i ciałem, i sercem, to strach przed śmiercią odpadnie, i jaż nie będzie miał żadnej władzy nad ludzkością. Czyli od nas zależy, to my decydujemy, co jest dla nas rzeczywiste, a co jest dla nas nieprawdziwe, bo my kreujemy, więc jeśli zdecydujemy, Przeżywać to i zasilać świat, który już upada, no to automatycznie znajdziemy się tam i tam będziemy doświadczali dalej. Te, te linie czasowe już się no, niedługo na stałe no, rozłączą i wtedy chyba już nie będzie powrotu ani w jedną, ani w drugą. Czyli warto by było zdecydować, czego tak naprawdę chcemy i zasilać tylko i wyłącznie tą linię, która jest bliska naszemu sercu. Naszej świadomości. Pamiętajmy, że mamy to, na co się zgadzamy. Możemy się nie zgodzić na coś i też to będzie funkcjonowało. Jeśli wiemy, jakie mamy moce, to wiemy też, że gdy przychodzą pewne wydarzenia, czy ludzie, możemy na pewne rzeczy się nie zgodzić i oni nie będą mogli nam nic zrobić. Jeśli z pełną świadomością będziemy wiedzieli, że to od nas zależy, czy ktoś coś może nam zrobić, czy nie. Jeśli uważasz, że Matrix i wszystkie jego sprawy mają nad Tobą władzę, to tak właśnie będzie. Bo tak to działa. No, przed chwilą powiedziałem: od nas zależy, na co się zgadzamy. E, jesteśmy istotami boskimi i nie musimy na nikogo liczyć. Bo mamy w sobie moc, mamy w sobie wszelkie narzędzia i wszelkie możliwości, żeby wykreować taki świat, jaki sobie życzymy. Więc żaden Trump, żaden Briggs wcale nam nie jest do tego potrzebny. No myślę, że jasno to powiedziałem. No i chyba to tyle. Jeśli będziemy kultywowali tą całą ideologię śmierci, no to niestety wraz z nią funkcjonuje tam strach przed śmiercią, strach przed wiecznym potępieniem. Ja pamiętam, że jak byłem po tamtej stronie, nie widziałem żadnych piekieł, żadnych diabłów i żadnych aniołów stróżów czy Jezusów. Nic takiego mi się nie wydarzyło, ale wiem, że inni, którzy doświadczali podobnych sytuacji, opowiadali, że oni widzieli zarówno diabły, jak i piekło. To według wiary, dane wam będzie. U mnie nie było tego w systemie moich wierzeń, w związku z tym nie trafiłem na takie światy, bo ich nie wywołałem po prostu. Ja wiem, że w potencjale one tam istnieją, bo piekło i niebo e, nosimy w sobie, tak samo jak miłość i strach. I my możemy zdecydować, na co postawimy, w, w którą stronę skierujemy naszą uwagę, za którą pójdzie nasza energia. Jeśli będziemy a, zwracali uwagę na strach i e, wydarzenia związane ze strachem, to taki świat sobie stworzymy. Jeśli postawimy na miłość, wykreujemy sobie świat miłości, radości i szczęścia. Tworzyliśmy takie refugia, czyli bazy dla grup wsparcia. Grupy wsparcia to małe grupki, 3-5, może czasami trochę więcej osób zaprzyjaźnionych ze sobą, które postanowiły, że. Gdy nadejdzie już takie największe zamieszanie, to przeniosę się gdzieś na wieś. Przeniosę się gdzieś na wieś, tam już będą miały zapasy, wszystko to, co potrzebne, żeby przetrwać, i tam się schronią, gdy w miastach zacznie się kotłować. A to, że w miastach będzie bardzo niebezpiecznie, to ja nie mam najmniejszej wątpliwości. No, w tym kierunku idzie i no dobra, no nie mam wątpliwości już. Więc y, tworzą się takie grupy wsparcia, przyjaciół. No i teraz ja im pomagam często w tym, żeby stworzyli sobie takie bazy. My to nazwaliśmy refugia, gdzieś na wsi, w, w tych bazach będą mogli sobie poskładać teraz zanim jeszcze to wszystko się rozwinie jakieś właśnie plecaki przetrwania, jakieś zapasy, wszystko to co będzie im w razie W potrzebne i, i żeby wiedzieli jak się porozumiewać, kiedy nie będzie telefonów i internet będzie odłączony, by w odpowiednim momencie wylądować tam w tych refugiach, czyli refugia to takie miejsce schronienia na najbardziej burzliwy czas, stąd jakiś e, na wsi domek, jakieś odludzie, e, no ja wiem o, siedlisko, może agroturystyka tam można sobie wcześniej złożyć zapasy jedzenia, czystą wodę to zdecydowanie E, na to bym zwrócił uwagę, bo ta w kranach jest zatruta, a będzie jeszcze bardziej, e, więc, jakieś filtry, czy no nie wiem, ale to jest istotne, żeby sobie o to zadbać. No i jakieś energie, baterie, akumulatory, paliwo no nie wiem, te, tego typu rzeczy każdy ma inne oczekiwania i potrzeby. No, i w grupach zbierają się ludzie, którzy sobie ufają, bez jakichś tam dowódców, przewodników i tak dalej. To jest grupa przyjaciół, którzy wspólnie działają po to, żeby przetrwać ten najgorszy czas, bo po burzy zawsze wychodzi słońce i o tym trzeba pamiętać. Więc jeśli są jakieś osoby, które. Mają lub e, znają takie miejsca jak siedliska, samotne donki na odludziu gdzieś na wsi, agroturystyki e, miejsca, gdzie szybko można postawić domek holenderski czy jurtę to dajcie proszę mi znać na PRIV, e, na Facebooku Chris Rudolf Messenger albo maila neolandmałpatlen.pl. Ja wtedy będę kontaktował zarówno te grupy wsparcia z tymi miejscami, w których e, można takie bazy, takie refugia zorganizować. Mamy już domek pod Kielcami. Tam było kilka zapytań. Nie pytałem jeszcze, w tym domku, czy już coś jest ustalone z kimś, czy nie. Jest też takie duże pole pod Wolsztynem w lesie, gdzie można postawić domki holenderskie, jurty czy, czy kampery. No i agroturystyka w okolicach Radomia jakieś 40-50 km od Radomia i 90 do 100 km od Warszawy. Niedaleko, niedaleko trasy chyba S5 Kraków-Warszawa, trasy szybkiego ruchu. Więc jeśli komuś taka lokalizacja by odpowiadała i chciałby taką sobie takie refugium tam w tych miejscach stworzyć, to Dajcie znać. Jest też propozycja jednego z członków naszej grupy jak odnaleźć się w tym, co nadchodzi, ale to są działki rekreacyjne na Mazurach, ale do sprzedania. Być może też będą na to chętni, dlatego już dzisiaj to ogłaszam i jeśli widzicie się w tym projekcie, dajcie znać i to do mnie naprywa. Nie odpowiadam w tych tematach na wpisy pod moimi pod moimi audycjami. To nie tędy droga, musimy jednak uważać na pewne rzeczy. Dlatego, jeśli masz jakieś pytania, czy chcesz jakiś kontakt, to nie pytaj w opisach pod spodem tylko prosto do mnie priva. No, więcej o tych grupach, o refugiach na warsztatach i tam to już tak solidniej omawiamy ten temat. No i cóż, no i jeszcze. E, jeszcze chyba jest parę dni, dwa dni będą pewnie do, do warsztatów w Warszawie. 5 października, w sobotę, e, odbędzie się warsztat w Warszawie. Warsztat pod tytułem Jak odnaleźć się w tym, co nadchodzi, czyli portal do Nowej rzeczywistości. Tydzień później 12 października we Wrocławiu. No i w tej edycji warsztatów, na no to będą te. Refugia, o których mówiłem, ale też skoncentrujemy się na portalach do nowej Ziemi, czyli jak wejść mentalnie na poziom nowej Ziemi. Przypomnimy sobie o narzędziach i technikach kreacji, pozwalających znieść się na poziom nowej rzeczywistości rywodnika i dowiemy się, jak podnieść swoją osobistą moc, którą każdy człowiek ma, by wydarzenia świata 3D nie miały do nas dostępu. No, będzie też o tym, jak uwolnić się raz na zawsze od Matrixa. Są techniki różnego typu wizualizacji, ale przede wszystkim trzeba posiąść wiedzę no i znajomość mechanizmów wszechświata, o tak bym to nazwał. Na spotkaniach, no, mówiłem już, omówimy sposoby na zorganizowanie grup wsparcia i refugiów. Czyli przypominam, 5 października sobota Warszawa, 12 października Wrocław, i to są te warsztaty, o których mówiłem. Zapisy no, tą samą drogą, czyli albo poprzez Messenger na moim Facebooku Chris Rudolf, nie jakiś tam inny, tylko Chris Rudolf, albo poprzez maila neolandmałpatlen.pl. No, jeszcze raz przypominam, nie przyjmuję do grupy, ani do swojego profilu na Facebooku pustych profili. No, sorry. Ale, ale tak już jest. I, no i, i to właściwie wszystko. Dziękuję darczyńcom, zapraszam na, do oglądania następnych programów. Przypominam też, że rezerwowo mam e, kanał na Rumble. E, tam jest telewizja nowej rzeczywistości. No coraz więcej problemów mam z przesyłaniem filmów na YouTube'a. Często mi to zrywa, odrzuca. E, ostatnią, ostatnią audycję wprowadzałem no, już chyba z pięć czy 6 razy, aż dopiero w te, za szóstym mi się udało. Więc zobaczymy jak jest. Jakby ktoś chciał mnie oglądać, no to ewentualnie szukajcie mnie na Rambul, gdyby tutaj zabrakło. Nigdy nie wiadomo, w którą stronę pójdą te nasze wydarzenia. Czyli cześć wszystkim, do zobaczenia. Na moim kanale nie ma reklam, więc jeśli podobają się Wam moje audycje i będziecie mieli taką wolę, to możecie na zasadzie wymiany energii wesprzeć moją działalność darowizną na rzecz rozwoju duchowego. Najlepszego wszystkim dzięki, że jesteście Chris Rudolf.